Maciej Mytkiewicz dziś pokaże Wam, jak zrobić tekstu paka w około 15 minut. Mając już tutaj wyłączę na potrzebne rzeczy, więc już wchodzimy tutaj w nasz start. Oj. I wyszukaj pliki programu, piszemy %app.data%. Jeśli nie wiecie, jak zrobić procent, to po prostu lewy shift i 5 przytrzymujecie. Klikacie Enter i tutaj teraz kropka Minecraft versions i zależnie od jakiej chcecie wersji. Ja ogólnie na 1.9.10, czyli na wersję 1.10. I tutaj są, prawda, jeśli nie macie czegoś takiego, to tam macie chyba taki zapakowany plik assets, no albo i nie, więc ja sobie tutaj to polecam skopiować i na pulpit. Na pulpit to polecam skopiować. No i cóż, to okienko już chyba nam nie będzie potrzebne, ziomeczki, więc jeśli się już oczywiście przełoży, bo to jest, bo tutaj są wszystkie, to jest ta już ogólnie muzyka, o już się Minecraft włączył, to później. Dobra. Więc tu już na szybciej. Dobra. Już, już. Dobre ziomeczki. Więc wchodzimy w Assets, Minecraft, Textures, Items. No i tutaj mamy wszystkie nasze ikony, prawda? My będziemy się tutaj interesować mieczem, więc szukamy czegoś takiego jak Diamond Sword. No i tutaj je edytujemy za pomocą Gimpa. Może być też paint.net, no GIMP 2 albo GIMP, więc już tam na dole w opisie macie linka do paint.net lub GIMP 2. Ja używam GIMPu 2. No więc cóż, teraz co trzeba zrobić? Więc znaczy jest nam potrzebny program GIMP albo paint.net, ponieważ na zwykłym paincie już powinien być zainstalowany podczas, znaczy już był, powinien być wgrany do systemu, ale on niestety nie ma tutaj, jak widać, on nie ma przejrzystego, tylko zawsze ma tło białe, a akurat GIMP nie ma. No więc tu ziomeczki, pierwsze co robimy to miecz, więc ja może pierw zrobimy tak, że nie wiem, tutaj kolorek na niebieski, pierw może tak, o, nakierujemy tak na niebieski i szukam tego fajnego odcienia. O, dobra, i teraz patrzcie, jak mamy tutaj, jak widać, jak mamy nasz ołówek i malujemy, to wychodzi tak. I teraz co zrobić, żeby tego uniknąć? Więc cóż, klikamy dwa razy na to, kilkakrotnie, no i wychodzi nam właśnie takie okienko. A nie musimy już na przykład tutaj dawać tak samo, tak kilkakrotnie, tylko wystarczy, że to już nam zostaje, pozostanie zawsze. No i tutaj klikamy rozmiar, zmniejszamy do 1.00 i mamy wtedy, jak widać, takie malutkie, mam właśnie taki malutki pędzel, można powiedzieć. Ja tutaj zaznaczę tutaj mieczyk, oj, good. Teraz tutaj może to będzie, zrobimy troszkę jaśniejszy. Znaczy tak dla przykładu, ponieważ my możecie zrobić, prawda, innym. No ale ja akurat zrobię taki, więc teraz spróbujemy uzyskać kolor fioletowy, coś takiego, pierw to, dobra, i tu pozaznaczamy, i tu, no i tu także, dobra ziomeczki,
Teraz nie kończmy już wam gumki. Wystarczy, że zaznaczymy. Wystarczy, że zaznaczymy tutaj. Zaznaczeniem prostokątnym. Także to na to najdziemy i tak zaznaczymy. O. I klikamy zaznaczenie i brak. Czekajcie jeszcze raz. Znaczy nie. Co ja gadam? Edycja i wytnij. O. I tutaj ja zrobię jeszcze raz. A, nie, znaczy nie, przepraszam. Albo tak. Nie, jednak nie. Dobra. I tutaj teraz pobieram kolor stąd. I domalowywuję i proszę, że mam bardzo ładny mieczyk, jednak my go jeszcze troszkę zedytujemy. Tutaj zrobimy tak czarno. O, i jeszcze to. Nawet nie czarno, źle, przepraszam. Znaczy, to zależy jak chcecie. Zrobimy taki, ale ciemny, naprawdę ciemny, szary. O, od razu lepiej. Oczywiście za bardzo różnicy nie widać, ale jednak na nagraniu pewnie będzie widać, ale tutaj na moim monitorze to widać jednak. No, coś takiego. Teraz jeszcze tu. O. No i mamy mieczyk, więc teraz, bo akurat niektórzy popełniają duży błąd, to po prostu klikałem tutaj i zapisz jako. Jednak nie, źle robicie. Klikacie tutaj prawym przyciskiem myszy, plik, o czekaj, przepraszam, plik i zastąp Diamond Sword. No i good, i teraz dopiero wyłączamy, zamknij bez zapisywania. No i teraz ziomeczki to mamy już zapisane. O, jak widać. Więc teraz może możemy zrobić na przykład killów. Więc edit with a game. Edytujemy to za pomocą gimka. Przepraszam. Ale tu. Dobra. Oj. Dobra. Teraz powiększenie. Tak, good. Więc teraz możemy najbierzemy fiolet. A tutaj fiolet tylko troszkę jaśniejszy. Dobra. No i cóż, klikamy w różdżkę, przytrzymujemy lewy shift i klikamy w to oto. Żeby było to całe zaznaczone. Klikamy w gradient, przepraszam. Tutaj możemy wybrać sobie, jakby to wyszło. Ja akurat zrobię taki, zobaczę jak wygląda liniowym. Tutaj musi być kolor taki, jaki chcemy. I robimy, przytrzymujemy i tą linią tak nakierowujemy jakoś tak. Możemy też tak. Tak zobaczyć. O. Na przykład ziomeczki coś takiego. Lub takiego na przykład. Ale ja jednak pozostanę nad tym. O. Albo. No ziomeczki jak chcecie. No ja akurat na przykład mogę wybrać to. Więc teraz klikamy. No w prawym przyciskiem myszy klam zaznaczenie i brak. No i wtedy już to jest zapisane. Teraz szarym. Teraz zmieniam znowu na taki ciemniejszy szary. No i robimy te rogi. O tak. No i teraz już to, prawda, może jakoś wygląda. Więc teraz, żeby ten patyk, którym się trzymie, nie był taki defaultowy. Można zrobić ziomeczki
Pierwszy najeżdżam na żółty, bo trudno akurat tutaj zdobyć właśnie brązowy. Znaczy zrobić. O, coś takiego, poczekajcie. O, tutaj jak widać mam brązowy. No, pierw taki na przykład. I zrobimy tutaj. Teraz go troszkę ściemniamy. Stąd. Jeszcze tu pobieramy. I gotowe. Meczki taki kilo zrobiliśmy. A już minęło nam chyba nawet 5 minut i już mamy gotowy prawie cały tekstur pak. Więc znów klikam zastąp, wyłączam ziomeczki. Zbrojki akurat nie trzebam. Więc akurat chyba tyle jeszcze Golden Apple. Możemy także włączymy internet. Przepraszam. Dobra, to połączamy, serka. Dobra, no i załóżmy coś takiego. Więc piszemy tam na przykład pikselowa truskawka. Załóżmy na przykład pikselowa truskawka i w grafice, jeśli nic nie będzie, to piszemy truskawka. Najlepiej jak ona nie ma żadnego cienia. Czyli w moim przypadku będzie to, no najlepiej chyba ta, nawet nie ta. Najlepiej wygląda. Więc stąd zapisz grafikę jako pulpit. Zapisz. Dobra, i już nam się chyba internet nie przyda. Dobra. Tu. Edytujemy tam, mamy różdżka, delete, albo i nawet nie. Dobra. No i wtedy się nie udało, więc dziomeczki możemy oczywiście zrobić, oj, tego koksa. I załóżmy, zrobimy go tak dla odmiany fioletowy też, albo nie. Więc niech zostanie taki jak jest, tylko możemy zrobić tutaj. Pierw pobieramy kolor. Oj. O. Pobieram, żeby taki kolor. I teraz bierzemy tu biały. O. Akurat tutaj. Coś takiego na przykład. O, ja tylko jeszcze czarnym. Na przykład coś takiego. Klikamy zastąp. Jakby zapisywania. Teraz przejdźmy może tutaj do GUI Icons. Z tym chyba będzie najprościej. Więc pierw może powiększmy to. O, więc klikamy znów Shift i to i to, a jeszcze to. Klikamy delete. Oj, coś takiego nam wychodzi. Teraz klikamy zaznaczenie brak.
Bierzemy teraz zielony. Dobra, i znów klikamy. Nie, przepraszam. Dobra, klikam w gradient. Słuchajcie. Gdzie to jest? O, o. Promienisty. O, coś takiego. Teraz klikamy znów zaznaczenie brak. No i na przykład to możemy zrobić pomarańczowe. Zostało wykryte zagrożenie. Dobra. No i jeszcze łatwiej będzie tak. No i go ziomeczki. Coś takiego. Teraz możemy zejść tutaj. A więc cóż, możemy zrobić items. Przekładamy Golden Apple. Klikamy w to i przenosimy to na to. O, niestety nie uda, niestety się to nie uda. A więc cóż, to chyba możemy ziomeczki zostawić. Więc tutaj jeszcze można zmienić to, ale ja tego nie będę zmieniał. Więc klikam w plik Zestaw Icons, zamknę bez zapisywania. I ostatnią rzeczą, którą zrobimy, jest tutaj w konta Inter. Można zrobić GUI, znaczy można tutaj zrobić inwentory, ale ja już nie zrobiłem. Nie wiem, czemu się tak zrobiło. No ale ziomeczki, chyba to było na tyle, więc jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. A jeszcze bym zapomniał. Do assets robimy nowy folder i tam piszemy na przykład lol. Wkładamy to. Jeszcze raz wchodzimy w ten procent, update procent versus 7 i jeszcze poczekajcie. Tutaj jak pack. Dobra, więc to przenosimy i teraz jeszcze raz, oj, wpisujemy te procent up data, jeszcze raz to się przyda, procent up data procent. Klikamy w .minecraft virus pack i tam przerzucamy ten nasz TXT. Włączamy Minecraft. Tutaj już gramy na jeden TXT i patrzę, czy jest, bo jeśli nie, to jeszcze trzeba coś dodać. No nie ma. Więc tu, poczekaj, jeszcze tu. Wracam. Dobra, więc .minecraft packs. No i teraz co zrobić? Możemy pobrać mój TXT i tutaj ten paka musimy wziąć to. Musimy to sobie skopiować, na przykład z mojego. I wchodzimy gdzieś i to wklejamy.
Teraz możemy tam otwórz za pomocą notatnik. No i tutaj jest pack, format, wszystkie. No i tutaj możemy napisać swój mick. Tak, zapisz. I teraz włączamy i szukamy. No. I ja tu przeoczyłem. O tu. O i lol. No i czekamy gotowe. Tutaj mamy. Wchodzimy w świat na przykład. Jakiś. Dobra. Jak widać mamy koksa. Mieszyk nasz edytowany. No więc cóż, to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostaw łapkę w górę, suba, no i tyle, więc do zobaczenia, trzymajcie się.